No to zgodnie z zapowiedziami jestem i przecudownie was dzisiaj widzieć, moi kochani. Witam was ja, Falcon oraz Jesse McCree. A dzisiaj zagramy sobie oczywiście w Overwatcha. No i zaczynamy naszą przygodę z sezonem numer 5. Dokładnie ten sezon się zaczął 1 czerwca bodajże, w Dzień Dziecka. No i co? Na początku lecimy z podsumowaniem sezonu poprzedniego, jako że niezbyt mogliście go chyba oglądać na moim kanale, z tego co mi się wydaje. Chyba to się nałożyło akurat na tę całą przerwę nieszczęsną. Chyba widzieliście moment, w którym przydzielono mi rangę, prawda? Chyba całkiem nieźle to pamiętam. I dostałem rangę platynową, czyli masakrycznie słabą, dla mnie przynajmniej. No, to była najniższa ranga, jaką dostałem kiedykolwiek. To też akurat się nałożyło na okres, w którym ja też byłem po przerwie gry o to Overwatcha, więc totalnie nie pamiętałem, jak się gra. No i niestety poskutkowało to tym, a że grałem rankedy zbytnio, tak wiecie, trochę z biegu, bez rozgrzewki, no to grałem bardzo, bardzo słabo, naprawdę fatalnie. No i to też poskutkowało tym, że spadłem aż do platyny. No ale jak widzicie, sezon skończyłem całkiem, całkiem nieźle. Na randze 3946, już wam się chwaliłem o tym w filmie, w którym was witałem po powrocie. No naprawdę, osiągnięcie, z którego jestem mega dumny. Niestety nie udało się wbić Grandmastera, gdyż gdzieś około tej rangi właśnie zacząłem spadać. Około chyba 200 punktów nawet. Także no byłem dosyć przygnębiony, bo już było tak blisko, a ostatecznie się nie udało. Także no niestety... To mnie dosyć tak zdemotywowało, po czym, jako że wtedy grałem bardzo dużo, już naprawdę chciałem to wbić bardzo, no a się nie udało i jakby oddaliłem się od celu, to sobie odpuściłem, bo no widzicie, 50 godzin rozgrywki, no zdecydowanie, znaczy no troszkę więcej niż w sezonie trzecim, sezon drugi był dla mnie bardzo aktywny, no i też więcej niż w sezonie pierwszym, także troszkę mi się teraz odbija, sorry, także... No, niestety, nie udało się. Odpuściłem, no i niestety przez to, że nie grałem, spadłem aż do 3000 rangi, czyli tak samo jak w sezonie trzecim. To też sprawa na inny odcinek. Strasznie wkurzająca rzecz, że ta ranga tak bardzo leci. No ale dobra, żeby nie przedłużać, jak widzicie, nie zagrałem jeszcze żadnego meczu klasyfikacyjnego w tym sezonie. No i przyznam... Witaj w piątym sezonie. O kurde, ale tutaj całkiem... Niezłe to przywitanie. Słuchajcie, ja bym chciał może jeszcze jedną rzecz zrobić. Albo nie zrobię. Bo chodzi mi o to, że tutaj macie moje ustawienia graficzne. To nie jest zbyt ważne, bo mam niskie ustawienia graficzne. Mój komputer nie jest jakiś mega dobry. Ale co ja chciałem powiedzieć? Ograniczenie klatek na sekundę. Mam w tym momencie ustawione to na wyświetlacz. I miałem tak ustawione cały czas. Jednak pod koniec nagrywania, przed tą przerwą, ja zaczynałem mieć jakieś problemy, przycinała mi gra, wy to widzieliście na filmach i mnie to dosyć mocno irytowało. Przyznam, że też troszkę sprawiło to, że niestety od tego nagrywania odchodziłem, bo na przykład jeden czy dwa odcinki musiałem wyrzucić przez to, że po prostu po nagraniu zauważyłem. Wiecie, w grze mi nic się nie działo strasznego, ale po nagraniu się okazało, że materiał jest po prostu nie do oglądania, bo tak bardzo cięło. No i teraz jestem po prostu ciekawy, czy ustawić to na wyświetlaczu, czy jednak spersonalizować i dać na 300 klatek limit, żeby po prostu mieć ich jak najwięcej. Zostawię na wyświetlaczu w tym filmie. Jeśli będą jakieś przecięcia, to przepraszam. Mam nadzieję, że mi to wybaczycie. Musimy to potestować, żeby po prostu sprawdzić, co działa, co nie działa. No i dojść do jakiegoś sensownego konsensusu. No i tak, zaczynamy sezon 5. Widzieliście tam właśnie przywitanie nas. Plan jest taki. W tym sezonie wyjątkowo chciałbym, słuchajcie, nagrać każdy ranked z meczów klasyfikacyjnych dla was i chciałbym je wrzucać regularnie, także będziecie mogli zobaczyć każdy z tych meczów na moim kanale. To też dlatego, że chciałbym po prostu wszystkie te mecze nagrać i myślę, że w tym momencie, kiedy mam sesję, mam pracę i tak dalej, to no chciałbym więcej meczów nagrywać niż więcej grać poza jakby nagrywaniem. Taki jest plan. A tymczasem, słuchajcie, uciekam i widzimy się już w meczu. No powiem wam, że z dobre 4 minuty czekałem na ten mecz, ale na szczęście nareszcie mi go znalazło. Także witam w grze rankingowej, jesteśmy na Dorado. No i będziemy próbować swoich sił. Widzę, że większość osób w zespole
ma diament. Ma diament. Nie wiem, co to oznacza dla mnie. To może oznaczać, że jestem gdzieś... Jest też trochę masterów w sumie. Więc to może oznaczać, że jestem gdzieś pomiędzy masterem a diamentem. Ale też nie musi to oznaczać. Zobaczmy, co jest potrzebne. Jest potrzebny nam tank. Tank, myślę, że Reinhardt oczywiście tutaj byłby całkiem spoko wyborem. No oczywiście, że Reinhardt jest potrzebny. Do tego zdążyłem się przyzwyczaić, że Reinhardt jest potrzebny. No i oczywiście na samym początku przepraszam was za to, że nie widać będzie przez chwilę modeli. To taka sprawa dosyć typowa u mnie. Tym bardziej, że jest to pierwszy mecz po włączeniu gierki. No niestety tak się zdarza. Podobno, tak mi się wydaje, że całkiem by się przydał dysk SSD w tej kwestii, prawda? On chyba by pomógł mi wczytywać takie różne rzeczy, ale ja myślę, że zanim pomyślę o dysku SSD, to pomyślę o wymianie w ogóle. Okay guys, just a heads up. If you tilt Ilio guy, he would tilt out of the orb. Please just tilt him as much as you can. To są taktyki. To są kurde taktyki. Stiltować przeciwnika. Ej, come on, ja nie widzę moich modeli. No to jest dosyć słabe. To jest dosyć słabe. I słabe jest to, że ten gościu jest tak głośno. Ej, wyłączcie mi to. No come on, serio? Dobra, cofamy. I wchodzimy na górę, żeby wspierać naszych. Ło. Dobra, mamy tutaj Reinharda. Oj, 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 uśpili mnie tu. Trzeba zdjąć farę, bo ona tam bardzo damage'uje naszych. Good job, good job. Dobrze. Ładnie wykluczyliśmy tutaj Makriego. Aj, uciekł mi niestety Winston. Bardzo głośno mam grę, będę musiał to zaraz przyciszyć. Niestety w tym momencie tego nie mogę zrobić. Wy będziecie mieli w porządku oczywiście. Okej, widzę, że... Ej, 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 heal, proszę. O kurde. No nie, dobrze. Teraz by się... Ładnie, Mercy przydała. Pięknie. Pięknie, moja kochana drużyno. Ciśniemy do przodu. Jeszcze oni marnują ultimate, niekoniecznie dobrze, że to robią. Także dla nas bardzo dobra sytuacja. Ja sobie przyciszę, proszę was, tę grę, bo ciężko mi się komentuje, słuchajcie. Ciężko mi się komentuje też troszkę przez akcję, która tutaj się rozgrywa. Ale na razie wygląda to naprawdę nieźle. Trzymamy się tutaj porządnie na punkcie. Zespół jest... O Boże, myślałem, że zabili naszych dwóch, ale to jest Ultimate Mercy. Oj, oj, oj. O cholercia, o cholercia. Nie. No to już jest za dużo. Ten granat, no niestety wsparcia już tutaj nie mieliśmy. Nasze tyły zostały zabite, ale po raz kolejny tutaj świetnie pokazuje się. Świetnie pokazuje się tutaj nasza Mercy, ale to nie wystarcza. No i niestety zdobędą ten pierwszy punkt. Prawdopodobnie. Chyba, że nasi tutaj zrobią jakieś niesamowite placy. Na to jest szansa, ale Fara tutaj niestety pokazuje, że potrafi. Teraz tutaj widzę, dodali taką ciekawą opcję, że widać w momencie wskrzeszenia Mercy na ekranie, kogo wskrzesiła i ile osób wskrzesiła, także to jest całkiem spoko. Chociaż może być też mylące, bo do tej pory, przynajmniej do momentu, w którym ja grałem, to ten ekran był odpowiedzialny jedynie za zabójstwa. Ktoś na tyłach? O. Ej, no come on, odepchnęli mnie.
No ale okej, okay, jest całkiem spoko. Trzeba uważać tutaj na farę. Mam nadzieję, że się nią zajmie jakiś soldier czy coś. Podejdziemy trochę. Raz, super. Aj, no i to był ogromny błąd. Tak się nie robi, nie szarżuje się w ten sposób. Było to dosyć głupie, no ale być może nie przepłacimy tego aż tak dużą ceną. Gdyż ponieważ mamy tutaj połączenie Anny i Soldiera, czyli to słynne połączenie, które dominowało sezon czwarty. Tak, dominowało, to było po buffach Soldiera. Bardzo, bardzo mocne połączenie wówczas. Nie wiem, jak to wygląda teraz. Wiem, że Soldier dostał niewielkiego nerfa. O, super. Ale heal. Heale niestety zabite. Tutaj takie flankowanie Reinhardtem nie jest najlepszym pomysłem. Niestety. No i może to oznaczać, że zdobędą ostatni, znaczy drugi punkt. Chyba, że uda nam się w tym momencie tutaj, no niestety. Nie uda nam się obronić tego drugiego punktu. No i to oznacza, że będą walczyć o trzeci. Słyszałem, że w tym sezonie bardzo mocna jest Tracer. To znaczy... gdzieś tam najbardziej dominuje, jeśli chodzi o... w postaci ataku. Ej. No. No, bo już się bałem, że tej healerzy znowu mnie nie dojrzą na czas. Okej, okay, myślę, że jesteśmy w stanie jak najbardziej na początku tego punktu się wybronić i skończyć tę rundę na dwóch punktach dla przeciwnika. Myślę, że to byłby całkiem spoko bilans. Chyba, że nam niefortunnie tutaj wjedzie ta właśnie fara. Na szczęście nasi mieli uwagę, znaczy zwracali uwagę na nią, co jest bardzo w cenie. Okej, okay, mamy McCree, no i został ten cwaniak tutaj, Winston. Dobra, mamy też Winstona. Kolejną zmianą w interfejsie, którą zauważyłem, jest pokazywanie asyst na bohaterach wrogich. Co jest teoretycznie spoko sprawą, bo jeśli, wiecie, mieliście jakiś tam duży udział w zabójstwie, to w tym momencie jesteście za to docenieni w jakiś sposób. Ale szczerze mówiąc, w Overwatchu, w grze bardzo zespołowej, myślę, że nie ma to takiego znaczenia, żeby cholercia zaśmiecać sobie tym ekran. A ja się teraz wbiłem niefortunnie bardzo. Miałem oczywiście w zamiarze... miałem w zamiarze obronić naszego Roadhoga. Niestety to się nie udało, a jednocześnie przepłaciłem to życiem. Także generalnie nie uważam, żeby to była taka ważna rzecz, te statystyki, znaczy te asysty, żeby... Kurde, jestem uśpiony, ale Mercy udało się zabić. To są praktycznie ostatnie sekundy tutaj, także... Oj. Ostatnie sekundy, więc super, że te Mercy zabiliśmy. Niestety, no, wydaje mi się, że zdąży przeżyć, znaczy wrócić na pole bitwy, no i będą jeszcze próbować zrobić coś tutaj więcej. Przebijają się powoli z tej bramy, no i to jest bardzo niebezpieczne. W tym momencie myślę, że grozi nam to, co się dzieje bardzo często właśnie, czyli takie wchodzenie krok po kroku, osoba po osobie, na punkt, no i właśnie widzimy, że oni są coraz bliżej tu. O cholercie, ale headshota dostałem od Roadhoga. Fara się jeszcze odpala. No jeśli tutaj Soldier i Diva czegoś nie wyczarują, no to punkt niestety będzie dla przeciwników. Mercy tutaj wskrzesza. Dawaj tego cwaniaka. No nie. Dobra, trzeba bronić naszych przede wszystkim, to jest w tym momencie cholernie ważne. Mercy. No, mamy to. Smuga. Pięknie.
Dwa punkciki. Nie mamy fulla, nie mamy fulla, nie mamy pełnego zestawu dla przeciwnej drużyny. No i myślę, że dzięki temu mamy szansę zakończyć to nawet bez dogrywki. Nie wiem, czy były jakieś zmiany w tym, jak wygląda obecnie wygrana, jeśli przeciwnik nie doprowadzi payloadu do samego końca. Zagrajmy Genjim. To znaczy, jeśli my nie doprowadzimy payloadu do samego końca. Nie wiem, słyszałem, że były jakieś zmiany. A nie, to ja chyba jeszcze byłem wtedy przy tych zmianach. I to były zmiany takie, że to było z punktami, że jak się wchodziło, to się jakieś tam procenty zajmowało i tak dalej. Tam były strasznie niefajne rzeczy, bo były sytuacje, w których Sombra wchodziła i dosłownie w sekundę wygrywała mecz. Bo wystarczyło przyjęcie, jeśli przeciwnik zajął 0%, to nam wystarczyło tam dosłownie 0,1% w ogóle, żeby wygrać mecz. To było słabe, ale wydaje mi się, że to poprawili i w tym momencie mamy chyba te takie 3 punkciki, prawda? Że jakby pełen punkt się składa z 3 punkcików, które możemy zdobywać, takie części, właśnie całości. No i tak to wygląda po prostu. Im więcej tych części zdobędziemy, tym lepiej wyglądamy w porównaniu do naszych przeciwników. A dzisiaj sobie odpaliłem takiego skina do Genjiego specjalnie przed odcinkiem, bo wiedziałem, czułem, że będę grał Genjim. Troszkę się tego boję, kiedy, wiecie, jestem zupełnie bez wprawy, no ale zobaczymy, jak wyjdzie. Odpaliłem sobie tego skina, żeby po prostu było tak troszkę bardziej neutralnie, troszkę tak jak było kiedyś. To znaczy, wiecie, te takie najprostsze skiny są też bardzo w porządku. Wtedy mam takie coś właśnie, że kiedy dawno nie grałem jakąś postacią albo chcę się nią dobrze poczuć, to odpalam taki właśnie prosty skin, czy taki, którym czuję się, wiecie, jakoś dobrze na mnie wpływa. O nie, niefajnie. Bardzo niefajnie, no ale dobra. Trzeba próbować i robić swoje. Co oni tam mają? To jest pole ciekawego. No, wejdź tu, Genji, come on! Tutaj ten Roadhog tak niezbyt chciał ze mną walczyć, bo to jest bardzo słabe. No nie, jeszcze mają wdowę, poważnie? Wdowę? Nie lubię wdowy. Nie lubię wdowy, szczególnie kiedy właśnie gram... No czymkolwiek gram, nie lubię wdowy, po prostu. To jest taka postać, którą trzeba się zająć bardzo mocno. Gdzieś tam siedzi z reguły na końcu i właśnie... I robi swoje tutaj. Chyba mnie wypatrzyła już. Okej. Ajajaj, tak blisko, ta fara, kurde. Nie wiem, w jaki sposób mogłem to zrobić w sumie lepiej, żeby zabić tę Anę. Nie wiem, czy nie powinienem użyć tego alternatywnego ataku, no ale co się stało, to się nie odstanie. Troszkę szkoda, że też zmarnowałem parę procentów na ultimate, używając go na chwilę. No ale okej, idziemy dalej. Diva trzeba ją w sumie zdjąć, żeby... No, już mnie zostaw, wdowa, proszę cię. O nie, jeszcze serio mają? Okej, okej. Co to było? Come on, zdjęła mnie w sumie jedną kulą. Bardzo niefortunnie, bardzo niefortunnie. Tym bardziej, że no w sumie... Były tam dwie osoby, które uciekały, osoby o niewielkiej ilości zdrowia i byłem w stanie w sumie zrobić całkiem niezłą wartość z tego ultimate'a, także no, to jest coś, co troszkę boli, ale chyba dopchamy to. Jeśli zdejmiemy tę przeklętą divę tutaj, to chyba to dopchamy naprawdę do końca. Byłoby super. Cholercia, no. No nie! Kuźwa, strasznie dużo tutaj tych turetów, wszystkiego. No jeszcze świetnie, odpaliło nam teleporter tutaj. Zostało
Dobra, teleportera już nie ma. Do widzenia, pani. I pchamy to do przodu. Co to za lagi? Boże, co jest? Ej, come on, to jest niefajne. Co to za lagi są? Co tu się dzieje? To nie jest z mojej winy, nie wierzę. Like, why are you going there? I have lag as fuck, I don't know why, man. Zostało 30 sekund. Co tu się dzieje? To nie jest z mojej winy. To jest jakiś ostry bug i w tym momencie zaczynam sądzić, że podobna rzecz mogła dotknąć naszego ostatniego członka drużyny. I to jest dosyć przykre, jeśli tak się stało. Ktoś tam pisał o jakichś lagach, ale zobaczcie, ja się nawet nie mogę zrespić w tym momencie. I can't respawn, man. Get some bug. No i chyba się skończył mecz. Ale... O, o. No idealny moment, żeby się pojawić na mapie. Problem polega na tym, że ja wciąż laguję, no i mamy niestety koniec meczu z tego, co słyszę. Chociaż wciąż jesteśmy teoretycznie w grze. Coś się dziwnego podziało. Nie mam pojęcia, co... no, jest to dosyć przykre. Biorąc pod uwagę, że no, Blizzard nie zwróci mi szansy na wygranie pierwszego meczu klasyfikacyjnego w związku z tym. No ale co się stało, to się nie odstanie, no i przegrywamy ten mecz. Ale bardzo mi się podobało to zabicie tam symetry. Bardzo, tak wiecie, działałem jak prawdziwy Genji, w sensie dosyć tak szybko ją wyeliminowałem. Bardzo często Genjim właśnie mam ten problem, że ciężko mi nim zabić kogoś szybko. Genji, wiecie, wymaga no takiego nie tylko celności, ale też jakiegoś takiego obycia z tą postacią, wiecie? Jest to ciężka postać, moim zdaniem. Bardzo, bardzo ciężka postać w graniu. Dużo łatwiej zabić takim soldierem, czy kimś, no, po prostu kim gra się zupełnie inaczej. Genji ma bardzo specyficzny styl gry. I co mi się podoba, i co mi inaczej pozwoliło też spojrzeć na tą postać, na postać Genjiego, to właśnie jego odzwierciedlenie w Heroes of the Storm. Ponieważ mogłem tam na niego spojrzeć z takiej perspektywy właśnie gry MOBA. I to było coś świetnego. Zobaczmy, czy dostałem... No pewnie dostałem tę przeklętą przegraną. Koniec sezonu za 70 dni. Spoczko, spoczko. Mamy 2 miesiące gry. 2 z kawałkiem. Także co, moi drodzy, to byłoby na tyle. Mam nadzieję, że wam się podobało mimo wszystko. Ja wrzucę ten film, bo... No chyba, żeby, kurde, cięło jeszcze dodatkowo na nagraniu. Chociaż tutaj w grze mi raczej nie cięło, także... Mam nadzieję, że wszystko będzie ok. No to były jakieś dziwne jaja, jeśli chodzi o technikalia w tym odcinku. No ale mimo wszystko, podsumowując ten mecz, myślę, że zarąbiście zaczęliśmy pierwszą połowę, pierwszą rundę w obronie na tamtym mostku. Naprawdę solidnie się broniliśmy. Nawet jeśli były tam popełnione jakieś błędy, to ostatecznie wychodziliśmy z tego całkiem nieźle. Tutaj propsy dla naszej Mercy. Naprawdę fajne, cenne ultimate'y, które gdyby nie to, że my gdzieś tam nie dawaliśmy rady, to myślę, że na spokojnie mogłyby przesądzić o tym, że nawet by przeciwnicy nie zajęli tego pierwszego punktu. Także tutaj jak najbardziej plusik dla niej. No niestety, nie udało się, przepchnęli, później poszedł taki typowy snowball, że już dopchali do samego końca. Nie do samego końca. Obroniliśmy przed samym trzecim punktem, no ale to już niestety nic nam nie dało. No i co? Nasza strona, widzieliście, co się działo. No, wyszła jedna osoba. Znacznie to utrudniło nasze szanse na wygraną. Czy tam zmniejszyło te szanse. No a później to, co się działo u mnie, to już w ogóle nie ma mowy, żeby jakkolwiek wpływać sensownie na wynik meczu. Tymczasem dziękuję wam za uwagę. Mam nadzieję, że się podobało. Zapraszam do komentowania, oceniania filmu, no i do oglądania kolejnych rankedów na moim kanale. Trzymajcie się, cześć!